Witam. 17 wrzesień. Wczoraj był. Dzisiaj jest 18. Rosjanie wkroczyli do Polski. Niemcy już oczywiście też. Rosjanie robią czystkę w Polsce. Teraz obchodzimy ten czas, kiedy lada moment Katyń, lada moment ta Gehenna. Akurat moja rodzina uciekła do Warszawy, a nie do nie w tamtą stronę, ale bardzo daleka rodzina uciekła właśnie tam. No, przeżyli swoje przez Kazachstan i jeszcze dalej, aż do Indii. Uciekali potem tutaj przez Palestynę i dalej. No dzisiaj mieszkają w Afryce. Także właściwie chyba każdy Polak ma. Nie każdy musi mieć akurat tutaj rodzinę w tej napaści Rosjan, ale potem na pewno ich spotkał. Zresztą co to za Rosjanie byli, jak przyszli, jak już moja mama opowiada, to już raczej dziwne twarze, mało europejskie. Ten europejskie twarze to był chłopak, który, ja już opowiadałem o tym, dał mojej babci cały wózek cukru i w związku z tym moja babcia stała się bardzo bogatą kobietą przez tego Rosjanina, a mówiła fantastycznie po rosyjsku, ponieważ była nauczycielką z papierami carskimi. O, tak by trzeba było powiedzieć. No i zakładała szkoły, była, jak to się mówi, panienką z dobrego domu. O, tak to by trzeba było nazwać, ponieważ panienki z dobrego domu miały takie zadania, zakładania szkół. Tak można by było powiedzieć, jak moja ciotka mówiła. Oj, ciocia była, właśnie nie wiem, czy była Rosjanką, czy była Białorusinką, nie wiem tego, bo druga ciocia była z Grodna, no to zawsze mówiła, że jest z Litwy, z Wielkiej Litwy. Litwini mają też przerost swoich ambicji i to jest śmieszne, bo to fakt, że przez pewien moment było to księstwo litewskie ogromne, no ale oj, to jest taka troszeczkę historia, którą właściwie historycy powinni omówić, a nie my. Dobrze, zostawmy tutaj. Dziękuję za ten opis tego piórka, nawet nie wiedziałem, z tym, że no dobrze, właściwie tak, ponieważ ja nie chcę tutaj zdradzać pewnych moich symboli, które zobaczymy, czy to wyjdzie, bo ja mam mało czasu. Teraz powinienem właściwie robić filmy w studio oparte o kosmogramy, a nie robię, robię w parku. Dlaczego? Dlatego, że ten film jest prawie jak na żywo. Ja tylko go tutaj rozmawiam z Państwem, monolog prowadzę z Państwem i zaraz uciekam do swoich prac. Tak się stało, że jesteśmy przy znaku Panny, przy wodniku. Wodnik to Rosja, no i Francja. I teraz to, co mówiłem wczoraj w filmie, że ta historia się nie skończyła. Ta historia jeszcze istnieje. Ta rewolucja, a właściwie ewolucja naszych marzeń, naszych dążeń, naszej psychiki nadal trwa. Najbardziej, jeżeli ktoś powie, ale proszę pana, jaka ewolucja, to proszę spojrzeć na szkołę. Coraz bardziej rozszczepany jak białko, przy ubiciu, napowietrzony program, który nic nie daje. Ja odpowiem w ten sposób.
Moja babcia zakładała szkoły te czteroklasowe czy trzyklasowe. Właściwie to one były chyba siedmioklasowe, jeżeli dobrze pamiętam. Ale był obowiązek 3 lat szkoły. Na ogół wszyscy mieli tą trzylatkę skończoną, tą przyklasztorną. Różnie to było, przy dworze były takie szkoły, ale trzy klasy szkoły nasi pradziadowie na ogół wszyscy mieli. Rzadko to było ewenement, jeżeli on był analfabetą, czy nie umiał czytać, czy liczyć. To nie wiem gdzie, może tam gdzieś daleko na wschodzie, możliwe, że takie coś było, ale raczej wątpię. Ale wszyscy znali świetnie gramatykę. Świetnie znali 3 języki na ogół, przynajmniej tutaj, na tych terenach, tak warszawskim, łódzkim. Ja nie mówię, dlaczego mówię łódzkim, no bo Łodzi, na przykład Łodzi nie jeszcze nie istniała wówczas. Łódź. 150 lat temu, Łódź ma zaledwie 100, gdzieś koło 120, no nie, Łódź ma gdzieś około 200 lat. 200 lat temu to tutaj była tylko trakt łódzki i kilka chałup. No więc, ale ziemia piotrkowska czy łęczycka. Ci ludzie świetnie liczyli, fantastycznie liczyli. Znali te 3 języki na ogół, albo 2 przynajmniej. To zależy, w jakim byli zaborze, czy byli ruskim, czy niemieckim, czy też austriackim. Potem następnie, a ci, którzy mieszkali na Białostoczyźnie, no to w ogóle mówili po białorusku, i po litewsku, i po rosyjsku, i jeszcze w dodatku po polsku. I bardzo często jeszcze mówili widysz. Bardzo często. Tak, moja ciocia, która mieszkała w Grodnie, ona mówiła po niemiecku, po rosyjsku, fantastycznie mówiła, bo miała maturę carską. Potem następnie mówiła po francusku doskonale, bo przecież to było niemożliwe, bo Rosjanie przykładali wielką rękę do francuszczyzny, tak do tej pory. No i potem następnie mówiła słabo, ale mówiła po niemiecku, mówiła po litewsku doskonale, mówiła widysz doskonale. Teraz ja się pytałem cioci, ponieważ dlaczego? Dlatego, że na moim podwórku 20% dzieciaków mówiło widysz. 20% dzieci rozmawiało widysz, więc my jako małe dzieci w pewnym momencie nie wiedzieliśmy o co chodzi, ale bardzo często Bienia czy Abrasz tłumaczyli nam, co to oznacza. Potem rodzice ich nie za bardzo chcieli, czy tam na górze taka Ilonka chyba była, na górze taka dziewczynka, która mieszkała nade mną. Ona też przychodziła, mieszkaliśmy na tej samej klatce, bo niektóre mieszkania miały 2 klatki. Nie po to, że z jednej to była służbowa, tylko akurat tak się stało, że po prostu w tym domu były różne klatki i niektóre mieszkania były połączone z klatkami. Były tak ogromne, no po prostu, jeżeli mieszkanie miało 200 metrów, na przykład to było połączone z 2 klatkami. Moje mieszkanie miało 130 metrów. Nie byliśmy połączeni z żadną klatką, tylko z jedną częścią. To były takie mieszkania, powiedzmy, że nie takiej średniej klasy, z przodu oczywiście od frontu, tak, od frontu trzeba przyznać, że tam mieszkały osoby, gdybym mieszkał od przedwojny, to oczywiście by można było powiedzieć, że taka miejska arystokracja. Ale po wojnie różnie. My byśmy mieszkali na drugim, a na trzecim piętrze były takie osoby, taka rodzina mieszkała, co potem spotykaliśmy się we wszystkich instytucjach, w których nie powinniśmy się spotykać. To znaczy ja byłem wtedy wychowawcą i
praca moja taka krótki, to była bardzo krótka praca, właściwie praca. To było przyjęcie do pracy i mnie wysłano jako wychowawcę do takiego ośrodka poprawczego, nazwijmy tam. Ja tam byłem zaledwie 3 dni, no ale byłem. I właśnie spotkałem właśnie jednego z przedstawicieli tych. On mnie rozpoznał błyskawicznie. Mówi: cześć Ryśku. Tak się spojrzałem, on był kupę lat młodszy ode mnie, no ale rozpoznał, no nieważne. No więc to są takie historie, ja mówię o tych wodnikowatych i panniastości. No i swojego zawodu panniastość, tak, wychowawca to, no jednak w takim ośrodku to panniastość. Porządek trzeba było pilnować i to bardzo, a potem już przeszedłem zupełnie do innej, znaczy do tej samej pracy, tylko praca sama zmieniła charakter, wiecie, bo to był ten okres takich reform, że nas nauczycieli, znaczy tutaj wychowawców, bo to raczej tak trzeba było, bo tutaj by trzeba było mieć wykształcenie, akurat to posiadałem. I wówczas, znaczy takie kwalifikacje wychowawcy i jak to nazwać, przekształcały się na zakłady fabryczne, po prostu fabryki wykupywały dawne, no bursy, no, powiedzmy, że tak. Dobrze, idźmy tą drogą rewolucji i ewolucji. No i teraz, nie wiem, czy pamiętacie pana Koronia, bo pan Koroń odszedł już z nas. On, i jeżeli możecie, to obejrzyjcie. Ja nie wiem, czy na YouTube jeszcze są te filmy. Ja bardzo żałuję, że nie robiłem programu z panem Koroniem. Ale to była taka sytuacja, że ja miałem bardzo trudną sytuację. To jest właśnie ten okres budowania offsetki, który jest do tej pory i w tej chwili już dostaje po prostu, jak to się mówi, nerwicy, bo wiecie, jeżeli coś się robi powyżej, już idzie to w dziesiątki, znaczy 10 lat prawie się tworzy to, no bo to jest właściwie powstanie na YouTubie, tylko YouTube nie pozwalał robić tego na żywo na początku, to wszystko było takie martwe. Ja nie poszedłem w tą telewizję typu filmowego, to co robię. Ja stwierdziłem, że zrobię tutaj taki rodzaj almanachu wideo i to wystarczy, a to się okazało, że niektórzy stworzyli z tego jakąś tam pseudotelewizję, co nie jest telewizją, bo dla mnie telewizja jest na żywo. Programy na żywo, ponieważ dlaczego? Dlatego, że ja wówczas miałem programy w TOI i w TOI się świetnie zapowiadało się na bardzo długi okres. Potem weszła ta pani, która dzisiaj jest w EZO TV i ona wręcz, nie wiem jakim cudem, zagarniała te programy. Jeden po drugim, nie, ściągnięto ten program. Ja nie denerwowałem się, bo już miałem YouTube. Ona jeszcze istnieje, ale opowiada historię w środowisku, opowiada historię, które akurat tak się stało, że jest żoną, byłą żoną jednego ze znajomych, no po prostu i no chyba nawet nie wie, że my się troszkę znamy, no trzeba przyznać, że po prostu łodzianie się znają, no a ta pani nie jest ani z Łodzi, ani z Warszawy, tylko z pomiędzy. Ja tutaj, ci którzy wiedzą, to wiedzą, no, a robi siebie. No nie można tak robić. Właśnie to jest to, o czym mówię. Jak się ma jakieś podstawy, jakieś korzenie, to się wie. Wychowałem się częściowo w Warszawie. Bardzo długo mieszkałem w Warszawie, potem mieszkałem w Łodzi, potem jednocześnie w Warszawie i w Łodzi, to co, o czym mówię. I oprócz tego jeszcze mieszkałem w innym mieście, ale na razie nie chcę mówić, bo dlatego, że nie chcę uprzedzać faktów. Potem mieszkałem nad morzem oczywiście. To już był okres taki pomiędzy średnią szkołą, a już wyższymi szkołami, o tak trzeba by było powiedzieć, bo to nie była jedna, tylko cały szereg.
I potem w okresie tym dojrzewania takiego, no to pracowałem tu, to nie były długie prace, to były na ogół bardzo krótkie prace. No a potem już wyjechałem na kilka lat do Wiednia, a potem z Wiednia pojechałem sobie na kilka lat do Rosji, ale już miałem rodzinę, już miałem wszystkich w domu, jak to się mówi, to ja opuszczałem dom i różnie to było, bo na przykład w Rosji 5 lat to nie było tak za bardzo 5 lat i dlatego Rosję, znaczy obłość kaliningradzką tutaj i okolice, dlatego że wyjeżdżałem, przyjeżdżałem na dosłownie na 24 godziny do Łodzi i po 24 godzinach wyjeżdżałem z Łodzi, jechałem na 2 tygodnie albo na miesiąc gdzieś tam. I nie tylko, znaczy wówczas to były republiki, no więc w różne kierunki republik, w różne republiki. Także Rosja jako zagadnienie, jako w pewnym systemie patrzenie na Rosję zmieniło moją świadomość troszeczkę. Ja przyjeżdżając z Wiednia, z miasta, przypuśćmy, takiej podejrzanej kultury, dzisiaj bym powiedział, że typowo rosyjskie miasto, typowo takie miasto, które jest miastem, w którym trzeba bardzo uważać na to, co się robi, ale miastem w założeniu bardziej skomunizowanym niż w tamtych czasach i takim miastem, nazwijmy to, świadomości takiej podejrzanej, bardzo świadomości podejrzanej. To później w moich historiach bardzo często w obłasce kaliningradzkiej spotykałem ludzi, którzy mieszkali też w Wiedniu. Rosjan. Bardzo dużo. Dlaczego? Teraz tłumaczenie dlaczego. Dlatego, że obłasce kaliningradzka była w pewnym rodzaju więzieniem dla Rosjan. Jeżeli Rosjanin nabroił na swojej placówce czy na czym, to stawał prikaz obłasce kaliningradzka i już obłasce kaliningradzka była przekreśleniem jego kariery. I jeżeli znaleźli się w tej obłasce kaliningradzkiej, a ja akurat przyjechałem z Wiednia, więc ja byłem na bieżąco i na przykład rozpoznawałem te osoby albo te osoby, znaczy trudno rozpoznać tą osobę, ale wiecie po czym? Po ubraniu, po prostu po ubraniu, to widać, bo akurat wtedy, kiedy ja byłem, była modna szarość, swetry, w Polsce były te tureckie swetry, tam też były modne, ale one były innego koloru, nie takie ostre, kolorystycznie. I w ten sposób trafiałem, na przykład ktoś miał taki sam strój jak ja, czy na przykład te sweterki takie zapinane, czy chociażby tego typu koszule. I tak się przyglądałem mu i tam żeśmy zaczęli rozmawiać o czymś i potem się trafialiśmy na te same ścieżki. Oni nigdy nie wypowiadali się, że oni gdzieś tam pracowali w jakichś tych, no bo bali się, no nie wiedzieli z kim, a w dodatku wiedzieli, no automatycznie wiedzieli, że ja jestem Polakiem, bo przecież ja nie znam aż tak dobrze rosyjskiego, a oni wtedy automatycznie się mnie bali. Automatycznie, dlatego że oni uważają, że my Polacy jesteśmy tacy troszeczkę wredni. To znaczy tacy, jak się przekroi rzodkiewka. Na wierzchu czerwoni, a w środku biali. Więc to jest mniej więcej, my jesteśmy takie rzodkiewki. A jak sobie przekręcicie to na ży, no to będziecie wiedzieć już jakie. No i to też ma wpływ na pewien styl, który niektórzy Rosjanie potrafią to zwrócić uwagę na to. Teraz, jeżeli patrzymy, oni jako ludzie, tych, których ja znam,
to są do rany przyłóż, ale ogólnie rzecz biorąc, są to ludzie, którzy nie mają jakby pnia takiego, wiecie o co chodzi. Znaczy, nie mówię o tym pniu moralnym, bo to nie, ale kulturowym. To nie jest ta kultura. Przykro mi, ale to nie jest ta kultura i bardzo daleka od naszych oczekiwań. Ja przyglądając się tutaj, ja może wypowiem ludzi, którzy są w tej chwili u steru u nas, oni jakby pałają jakąś nienawiścią w stosunku do Rosjan, co jest wielkim błędem, bo tutaj nawet nie ma co brać tego pod uwagę, bo jeżeli to patrzymy na coś, co zupełnie nam nie odpowiada, no to jest inny świat, inna społeczność. Poznałem ludzi z Sankt Petersburga, to co było tutaj, że Sankt Petersburg był stolicą, nie zupełnie, zawsze Moskwa była stolicą Rosji i to były Sankt Petersburg, tak, ale i także tam na Krymie była stolica letnia. To były stolice różne, także tutaj nie można brać pod uwagę to. Raczej przez Kasię naszą wielką, czyli Szczeciniankę. Dlaczego mówię naszą? No bo Szczecin należy do nas. I Katarzyna Wielka. Właściwie jeszcze nie, chyba Piotr Wielki już zbudował Petersburg, tak mi się wydaje, że jako port. I to te miasta Hanzy, tak? Tutaj tak Gdańsk, potem, no już nie chcę wymieniać, bo mogę się pomylić, ale i w Danii to te miasta i budowano, znaczy to były związane z handlem. I teraz przeglądając się temu bardzo głęboko, to jest fakt autentyczny. Kto pojedzie do Rosji z Polaków, a jest kawalerem, przywodzi sobie żonę stamtąd. To jest bardzo dziwne i wielokrotnie się z tym spotkałem. Macie chociażby to, co mówiłem tutaj o panu Przewalskim, Przewalskim i zostawił tego Stalina tam. I myśmy pozostawili mnóstwo takich dziwnych postaci. I pamiętajcie jeszcze o tym, że ja nie wiem, jak to powiedzieć, bo to troszeczkę zabrzmi tak, że jesteśmy jakby gloryfikuje nas. Nie. To wcale nie chodzi o to. Kiedyś wam to pokażę, kiedyś będzie w jakichś rozmowach, jak będą, wytłumaczę wam, na czym to polega. Ale ponieważ my przesiąknęliśmy jakimś takim, taką wewnętrzną kulturą. O, w ten sposób by można było. My, Polacy, mamy przez pięć pokoleń, minimum pięć pokoleń, nabraliśmy jakieś ogłady. I to nam pasuje. Teraz druga wersja, którą musicie dopasować w swoim intelekcie. Z chłopa hrabiego się nie zrobi, ale z chłopki hrabinę zawsze się zrobi. I teraz, jeżeli my pojechaliśmy tam, to my byliśmy wszyscy dla nich pan i braliśmy sobie te chłopki i z tych chłopek robiliśmy hrabinę. Jeżeli to pojmiecie, to wygraliście w totolotka i macie $1 000 000 w kieszeni. I to jest numer jeden powód, dlaczego braliśmy te Rosjanki za żonę, czy w ogóle stamtąd Gruzinki, no dziś w Wielkiej Rosji, bo przecież tam jest nacji tysiące, no, ale nawet chyba co wieś, to jest inna nacja, inna świadomość, ale w założeniu.
I teraz popatrzcie sobie, jeżeli przyjechały, tutaj się rodziły te dzieci. Te dzieci, z punktu widzenia to, co wam już w wczorajszym filmie mówiłem, mają wpływ ogromny matki. Matki wprowadzają coś, tak jak moja ciotka, która była zgrodna, właśnie mówiła, że sorok cerkwi w Moskwie, że sorok, czy 40 razy 40 jest w cerkwi Rosji. Pytałem się, czy to jest prawda. Rosjanin mi odpowiedział, który był właśnie z tej mieszanki, mówi, to nie jest prawda, tylko o co chodzi. Te kolumny, które są, to tak. Doprowadzono 40 razy 40, więc 40 razy 40. I teraz o co chodzi? Bo chodzi o to, że Rosjanie lubią się komunikować dzwonami. I jeżeli oglądaliście, albo nie oglądaliście, słuchaliście Juczni Pendereckiego, to w Juczni odgrywa główną rolę dzwon drewniany. On ma specyficzny dźwięk, a Jucznia jest taką wypowiedzią właśnie tutaj takiego monastyru i bardzo dużo właśnie Rosjanie nie zawsze odlewali te swoje dzwony, ponieważ tak, Rosjanie nie mają żadnych instrumentów w cerkwi. Na ogół są to tylko śpiewy, ale używali właśnie dzwonów, używali desek, używali jeszcze innych takich jak kowadełka i tutaj, ponieważ to przychodziło, no, ponieważ to jest lud koczowniczy. Tutaj na przykład jedna z youtuberek napisała, że oni tam żyli gdzieś tam. Słuchajcie, będąc przez pewien okres w wojsku, miałem Rosjan dosłownie przez siatkę. No i także mieszkając w Białogardzie przez krótki okres, bardzo krótki, miałem tylko Rosjan przez nie tylko siatkę, tylko dookoła. Tam mieszkałem bardzo krótko i oni, słuchajcie, spali, wyobraźcie sobie, w płaszczach. Autentycznie w płaszczach. To były takie płaszcze, które oni zapilali w dwójkę i to taka pałatka była, taki ala namiot i tam w tym spali. I ten, jak rozpinali się, to wstawali i szli do działań wojskowych swoich. Autentycznie, słuchajcie, nie widziałem, tylko byłem świadkiem tego. Ja nie jestem aż tak stary, no więc podejrzewam, że do tej pory to chyba jest, bo jak robił to, jak opowiadali mi moi dziadkowie, znaczy dziadkowie, ja nie miałem dziadka, bo dziadka zabili Niemcy w obozie koncentracyjnym, niemieckim obozie koncentracyjnym. Ja to będę nawet, żeby nie wiem co, YouTube, żeby nie wiem jak długo mnie banował, to nie banuje. Ja mam to, ja tego nie przepuszczę, nawet żadnemu YouTuberowi ani nikomu, że ja będę, dlatego że ja nie miałem dzieciństwa odpowiedniego, ja nie miałem kontaktu ze swoim dziadkiem. Drugi dziadek zmarł, kiedy miałem 4 lata, bo był bardzo stary. Mój ojciec był w bardzo poważnym wieku, kiedy mnie urodził. No więc nie to naturalne było, ale ten dziadek mógł sobie spokojnie żyć. I przynajmniej do tego 14 albo 15 roku życia bym był wychowany. Byłem wychowany przez dziadka braci, ale mój dziadek był najstarszy w rodzinie, no więc dziadka bracia się zajęli moim wychowaniem i stąd wiem, a ponieważ była to rodzina, dziadkowie byli ludźmi, którzy wszędzie byli, jak to się mówi, nawet w Stanach Zjednoczonych byli przed pierwszą wojną światową. Znaczy nie dziadek, tylko mojego dziadka brat
o tym samym nazwisku, czyli stryjeczny. Więc był w Stanach Zjednoczonych, no więc opowiadał mi o tych Stanach Zjednoczonych i opowiadano mi wiele rzeczy i zresztą rodzina się bardzo, tam też została ta rodzina, także to nie są wiadomości, jak to się mówi, przeczytane, tylko zasłyszane i odpowiedzi. No więc moja ciocia, która była z Grodna, opowiadała mi o tej Rosji i tutaj ta Rosja jak wygląda, tłumaczyła mi pewne rzeczy. Oczywiście w tej chwili niektóre rzeczy są już zapomniane, ale mam koleżankę Rosjankę, z którą dyskutuję na ten temat i ona mi poszerza, a jeżeli nie, to ona się pyta swojej mamy, która akurat mieszka w tej chwili tutaj w tym mieście i bardzo dobrze, że mieszka. I rozmawiamy na te tematy. Zresztą, co tu ukrywać, z kolegą żeśmy rozmawiali ostatnio na temat, no taki dziwny troszeczkę, bo ze Soul i postawiono mu warunek, czy on jest po tej stronie, czy po tej stronie. Ja nie chcę, ja tylko wam powiem tak, po której stronie będzie kozak? Napiszcie, no i napiszcie, ja wam nic nie powiem, bo szkoda czasu. No więc zawsze będzie po stronie prawidłowej. No więc jeżeli po stronie prawidłowej, czyli już jest... Więc musi się zmienić. I teraz, popatrzcie. Właśnie to jest to, co mają biali Rosjanie. Jeżeli biały Rosjanin jest, ten carski, zawsze można na nim zagrać, że on jest Rosjaninem. I dzisiaj właśnie to jest najgorsza rzecz, jaka istnieje. Czy my wreszcie zrozumiemy jedną rzecz, że my jesteśmy wielką Lechią? Czy my wreszcie zrozumiemy, że jesteśmy wielką Polską? Polska nie jest tak duża jak Lechistan. Lechistan jest ogromny. To jest niewiarygodnie potężne. Nie państwo, a organizacja myśli. To jest świadomość Lechistan. I każdy człowiek, który jest w Lechistanie, który jest z Lechistanu, czy ma matkę, czy ma ojca, czy ma jakieś korzenie, jesteśmy wszyscy jak jedno bardzo podobni do siebie. I to trzeba wykorzystać. Jeżeli tego nie wykorzystamy, nie zrozumiemy jednej rzeczy, że wtedy wygramy kompletnie wszystko. Wygramy świadomość swoją. Jeżeli będziemy tak uczyć nasze wnuki, to nasze wnuki będą wielkie, ponieważ one nie będą miały możliwości niepowiedzenia, że są wielce. My mamy zakorzenione to, co powiedział chyba na YouTubie albo na Facebooku facet, który powiedział, że my mamy wójt, pleban i tak i szlachcic, tak, z tego opowiadania, że mamy to wbite. Nieprawda. To jest wbite przez szkołę. To jest wbite przez tych pedagogów, moich kolegów, którzy uczyli, którzy na pedagogikę dostawali się najgłupsi ludzie, jacy istnieją w tamtych czasach. Jak nie mógł się dostać na politechnikę, nie mógł się dostać na medycynę, nie mógł się dostać nawet na geografię, to szedł na pedagogikę. I ta masa tych nauczycieli kształciła, zresztą to było normalne, że i oni zmieniali świadomość. Ja chodziłem do normalnego liceum. Mój przyjaciel, który tutaj robimy właśnie ten blog, Dariusz, kończył liceum plastyczne. Mieliśmy tego samego nauczyciela. Przeze mnie on wyskoczył z tej szkoły, trafił akurat do tamtego Zakarę, a kolega jego wyeksponował Zakarę też z tego. Miał kłopoty po prostu. Ten sam nauczyciel. Niektórzy będą już wiedzieć, o kogo chodzi. To była, słuchajcie, komitetowa banda. To byli ludzie,
pozbawieni jakiegokolwiek honoru ojczyzny. To byli dzierżawcy kultury pani, która przyszła z Czerwoną Armią. Później troszeczkę. I oni zostali do tej pory. To jest między innymi pani z okienka, to jest... ci ludzie są nadal. Są nadal i nadal się grzebią i nie pozwalają nam być tymi lochami. Nie pozwalają nam być tymi wielkimi Polakami. Ponieważ oni nie mają tego w sobie. Oni przyszli tu. Oni przyjechali i tutaj siedzą. I oni nie są, to, bo ktoś powie, ale oni są Polakami. Już trzecie pokolenie czy czwarte. No nie. Dlatego, że ich matki, ich dziadkowie nigdy nie byli z nami złączeni, tylko mają obywatelstwa nasze. Tylko te są w tym środowisku, ale oni są w sobie. Jeżeli byście się przyjrzeli dokładnie historii, w tej chwili mamy ograniczone przez RODO, mamy ograniczone przez jakieś te historie, ale teraz popatrzcie sobie, jak szybko zmieniali nazwisko, jak szybko zmieniali wszystko. Zmieniali miejscowość, zmieniała się świadomość. Są mieszkania tutaj w Łodzi, gdzie wchodzi się jedną klatką, drugą klatką, trzecią klatką, to mieszkanie jest jedno. I na tych trzech mieszkaniach są trzy różne wizytówki. Wychodzi ta sama osoba, odbiera telegramy od tego samego listonosza, robi trzy różne podpisy. Wytłumaczcie mi, jak to jest możliwe. A jednak jest tak. I o tym pocztowcy wiedzą. Przykro mi, ale tak jest. Wyjawiam wam, bo co? Bo jest panna. Wcale się nie muszę z tym kryć. Ponieważ nie mówię, kto mi to udowodni. Ale taka jest rzeczywistość. No więc kto to jest, jeżeli ma trzy nazwiska na raz i posługuje się trzema nazwiskami? On wyjeżdżają. Ja też wyjeżdżając za granicę posługuję się dwoma nazwiskami. Oczywiście, że tak. Ponieważ podawałem mojej babci nazwisko. Właściwie mojego dziadka. Ponieważ inaczej bym nie rozpoznawany. Ale dokładałem tak zwane angielskie Mac. Czy z. A z to znaczy, że z tej rodziny. Zabezpieczałem się. Jakbym wyjął dowód, to mam inne nazwisko, bo mam po swoim ojcu, a nie po babci, po mojej mamie. Ale na mnie mówiono tam z nazwiska mojej babci. A dlaczego? No, pamiętano moją babcię. I nikt nie mówił innym nazwiskiem. A dlaczego? Bo im było łatwiej. A ja tego nie zmieniałem. Gdybym był w Niemczech, gdybym pracował, nie w Niemczech, tylko w Austrii, na pewno bym musiał zmienić nazwisko na mojej babci, dlatego posługując się. No, ale tutaj nie chodzi o to. Trzy nazwiska różne. I teraz moglibyście powiedzieć, no przepraszam bardzo, ale co to ma do rzeczy? No właśnie to ma do rzeczy. To jest to, że nie o to wcale chodzi. Wiecie, gdzie stoję? Na mosteczku. Właśnie ten most. Pamiętacie historię z mostem? Gdzie się spotkano? I gdzie się zaczęła ta historia? Na moście, w Warszawie, na Wiśle. Odpowiadam wam. Trzeba myśleć. I wtedy ten nasz dziadek to zrealizował. I zrealizowali te właśnie kilka nazwisk. I ta pani Wanda Wasilewska przyjechała już na gotowy grunt. Zrobienia sobie niezłych historii. Tylko ją interesowały najbardziej portki. Im bardziej wąskie były, tym wyższe stanowisko dostała.
A dlaczego? No wiecie. A jeszcze jakaś baranowa czy hrabianka. Kinematografii polskiej potrafi palić papierosa i opowiadać. Tylko jestem ciekaw, czy jakim cudem nie miała kłopotów zdrowotnych z panem. Pan Kiszczak. I bez wykształcenia. Jak można się w ogóle przyznać, że takiego człowieka się znało? Jeżeli się go znało, to trzeba raczej omijać to, a nie gloryfikować się. Przecież to jest wstyd. Dzisiaj wiemy o tym, bo jest ten Instytut Pamięci Narodowej i wiemy, jakie miał wykształcenie. I teraz popatrzcie sobie, jak mógł taki człowiek, który dodawać pewnie umiał, liczyć też umiał, pewnie kalkulować dobrze umiał, czyli logikę miał tak zwaną wrodzoną. Tak jak zresztą pewnie miał jakiś tam procent polskiej krwi. No i jeszcze pan, który w tych ciemnych okularach był, no to też następny model. No ale on już ślepowron, to do czegoś zmusza to. Ale zwróćcie uwagę, że jeżeli byśmy przejrzeli te pokolenia, to wcale by tak źle nie wypadło. Zawsze tam był jakiś ktoś, kto niósł w plecaku tą buławę genetyczną. Tak, Stalin bardzo mądrze dobierał sobie osoby. Bardzo mądrze. Sobie popatrzcie na pana Dziduszyckiego, kim był. Bo dla mnie to... Zresztą wszyscy ci, którzy nosili ten tytuł, Dostoj. I nie tylko. Naprawdę można ich było. To byli... I teraz opierając się o to, my się dajemy nabrać, sztywniejemy. A po co? Ktoś powiedział, że Polacy mają bardzo dużo szlachty, że bardzo dużo jest. Tak, to prawda, że u nas te tytuły. Dlaczego? Dlatego, że mamy tysiącletnią historię przez tysiąc lat. No, król w lesie czy książę musiał spotkać ileś osób i przypuśćmy, każdy książę niech tylko 10 uszlachcił, a tych książąt było mnóstwo, a tych wojen było mnóstwo. No więc, ale to zobowiązuje do czegoś. I teraz jeżeli patrzymy sobie teraz, co mamy dokładnie opisane przez człowieka, ten sam tytuł, który jest, czyje o chłopów. Przecież on sobie mógł kupić to szlachectwo. Co za problem pojechać do Wiednia, bo sypnąć sakiewką. Tutaj w Łodzi Wagiewnikach, właściciel Wagiewnik tak sobie kupił tytuł hrabiego. Tak, nie będąc zupełnie szlachcicem. To nie był problem już w pewnym momencie, kiedy powstała tak zwana arystokracja, która miała pieniądze, bo arystokracja to nie jest, powiedzmy, to nie jest już właściwie odchodzimy od szlachty, przechodzimy do arystokracji. To jest tak mniej więcej no, od momentu powstania manufaktury. O, tak by można było powiedzieć, od tego momentu, bo słuchałem wykładni, ale ta wykładnia jest nieprawidłowa. Od momentu manufaktury, kiedy rozpoczyna się praca nakładcza i bo szlachcic mógł być jedyne rzemiosło to mógł być szklarzem. Nawet nie mógł robić broni, czyli być snycerzem. To nie był szlachcic. Dlatego szlachta bardzo często no, zajmowała się
ekonomią, czyli był ekonomem. Bardzo często. Ponieważ nie miał majątku, albo przepił, albo coś i musiał iść do pracy, a jakiś tam, przypuśćmy, szlachcic, bogaczy zatrudnia biedniejszego brata w herbie, czy tam jeszcze jakiegoś przybłędę. Zresztą u mnie w rodzinie takich przybłęd było sporo, tak, przeważnie po bolszewickich, kiedy uciekali właśnie między innymi z Ukrainy i mam kilka rodzin takich w swojej w bocznych liniach genealogicznych, powiedzmy, że w ten sposób, z czego nie jestem zbyt szczęśliwy, znaczy czy szczęśliwy, obojętny, ale to właśnie był pobyt mój w Rosji, w obecności kaliningradzkiej, kiedy rozmawiałem z Rosjanami i oni mi wyjęli wojny pokój i pokazywali te nazwiska, które ja wymieniałem. Byłem bardzo zaskoczony, słuchajcie, bardzo zaskoczony. Mało tam jest dokładnie, czy on jest i skąd on pochodzi. Tam jest tak wypisane dokładnie. A jakże? To jest ich herbarz. Tam są wszystkie nazwiska, jakie występują w Białej Rosji. Wszystkie. Nie ma nazwiska, nie my. Nie mamy czegoś takiego. To jest szkoda, bo my mamy herbarze, ale nieskończone te herbarze nasze i też są takie płynne. To trzeba się świetnie znać na tym, żeby wiedzieć skąd się pochodzi, jaki się ma. To jest jeszcze jedno. U nas jest to uszlachcenie. Na przykład, przypuśćmy, mamy matkę szlachciankę, a tatę z chłopskiej rodziny. Jak to jest? Czy tracimy, czy nie tracimy? W niektórych narodach nie traci się, w niektórych narodach się traci. Czy w Polsce się traci? Dziwne to jest, ale tytuł szlachecki niby się traci, ale tytuł książęcy nie. I dziwne, hrabiowskie, te wszystkie inne, albo się przywłaszcza, bo ja nie wiem. No mamy Waldorfa w ten sposób. Waldorf nie pochodzi z takiej rodziny, to jego matka pochodziła z takiej rodziny. Więc mamy tutaj problem. Zresztą też by to on miał swoje za pazurami też, ale wielki człowiek, no nie porównujmy z Dzieduszyckim, bo Dzieduszycki to już w ogóle cwaniak z kulką w nosie, a z kolei Waldorf zrobił swoje polichimnie i to, ale on wykorzystywał swój tytuł do działań i robił troszeczkę w konia. Tych wszystkich papirusów bolszewizmu. Także oni tutaj powinni właściwie pierwszego wziąć jego na spytki, na brano pewnie, ale jak ktoś był bystry, to wtedy dawał sobie, albo w ogóle nie wchodził w grę, co było najgorszą rzeczą po Katyniu, tym rosyjskim, kiedy zniszczono kompletnie wszystkich i po powstaniu warszawskim następne i wieszaniu na Pradze AK-owców, bo Rosjanie nie weszli, nie, bolszewicy nie weszli do Warszawy. Jak to nie weszli? Na Pragę weszli i mordowali, generał Berling wszedł i Rosjanie razem z nim i potem co? Odstawiono go bardzo miejsce, aby... No i zginął także generał Walter, bo przecież z Berlingiem razem się świetnie znali i funkcjonowali razem. To trzeba brać pod uwagę. No i też zginął... ostatnio zginęły jeszcze inne osoby. No, zresztą znacie historię współczesną lepiej niż ja, ponieważ ja nie oglądam telewizji. Tym się różnimy. Ja oglądam YouTube. Ja już od ponad 20 paru lat nie mam telewizora. A słuchajcie, jeżeli usiądę przed tym telewizorem, to słuchajcie, przerażenie mnie bierze. Ja nie czuję czasu. Autentycznie. Tak jakbym wczoraj to samo oglądał. I co najciekawsze, te same twarze, mało tego, one mówią troszeczkę niezrozumiałym językiem dla mnie. Bo pamiętam je stamtąd, a one mówią dzisiaj
przypuśćmy to samo. Przecież to jest komedia. I co najciekawsze, to jest w radio, to jest to... A przecież jeszcze raz ostatnio słyszałem w radiu Kalinka. No zaraz. Akurat ja nie mam rodziny w tamtych historiach, ale moi uczniowie, dwóch uczniów, właściwie uczennica, cała rodzina stamtąd pochodzi. No i mniej więcej z tych samych okolic, co pan Frasyniuk. Dokładnie, z tych samych. Tragedia. I co? I Kalinka? W radiu? Na ulicy? I to jest to. Ja już nie powiem, bo to jest inna historia, która może kiedyś indziej wypłynie, ale już jakby zaznaczam historię w historii. Bawmy się w to, bawmy się w prawdę, bawmy się w tą naszą ojczyznę, bawmy się w tą polskość, bo zginiemy, po prostu zginiemy. Inaczej, jeżeli nie przekażemy tego naszym nie tyle wnukom, co następnym pokoleniom, bo niekoniecznie musimy mieć tych wnuków. Możemy, będziemy mieli wnuczki płci odmiennej w moim przypadku. Waszym też oczywiście, jeżeli jesteście mężczyzną, ale jak są kobiety, to powinny mężczyzn przyszłych kawalerów Orła Białego uczulić, że są białe i mniej białe. Niektóre są takie różowiutkie, bo ostatnio się zróżowiły przez rozdawanie przez różne nacje różnym kawalerom. No cóż, ale możemy to wszystko świadomie doprowadzić do skutku. No nic, zostawiam wam z tym problemem właśnie dzisiejszego dnia. Dzisiejszy dzień jest taką historią troszeczkę dziwną, bo powinniśmy co innego robić. Powinniśmy zrobić ten nów historii, wpływów, ale zrobimy to z czasem. Jak tylko zrobię tutaj tą historię, pokażę wam i naprawdę zrobię tą wojnę, pokażę wam tą bolszewicy, kiedy bolszewicy napadli na Polskę, znaczy nie bolszewicy, Sowieci, to pamiętajmy o tym, że to nie jest ta sama Rosja, która była i która jest. Ta Rosja już nie jest... To jest to samo, co w Polsce w tej chwili. My nie mamy tej samej Polski. To jest ta trzecia RP i ona nie jest tą pierwszą. I my musimy wrócić do tej... Czy pierwszej? Ja, tak jak mówię, ja bym wolał wrócić do tej lechickiej, do tej Lechistanu, to co Franz Zaleski mówi, o czym mówią takie są dziwne stowarzyszenia, tylko błagam was, nie mówcie, że jesteśmy Słowianami, wykluczcie to, bo jeżeli ja będę starał się porozmawiać z moimi kolegami archeologami, czy w ogóle odkąd, co, jak to jest, bo jeżeli tak, no to zmienię zdanie, bo tylko to, co nie widzi nieba, to zwierzę nie zmienia zdania. Człowiek zawsze ma prawo zmienić zdanie. Ale jak do tej pory po prostu ten Lech, Czech i Rus, no, staje mi w gardle. I to nie kością, jaką ością. Nie wiem, nie mogę się z tym pogodzić. Nie mogę się z tym pogodzić, że oni wyzwolili Polskę, bo do tej pory nic nie wyzwolili. Oni siebie wyzwolili. Ja byłem przy tym wyzwoleniu. Widziałem to wyzwolenie. I faktycznie oni wyzwolili. Faktycznie po Jelcynie to, co zrobił ten człowiek, który do tej pory jest, zrobił naprawdę dla nich wiele.
nam by się, my patrzymy na to bardzo źle, ja zgadzam się, dobrze, w porządku, ale Rosja jest taka. Rosja potrzebuje Iwana Groźnego. Rosja potrzebuje. Czy my też? Nie wiem. Nie umiem na to odpowiedzieć. Nie chcę na to odpowiadać, bo mnie się wydaje, wielokrotnie boję się tego słowa powiedzieć, że tak, bo by było to bardzo bolesne, ale potrzebujemy takiego, który żeby Polska była Polską. No ale cóż, stworzył to człowiek, który też miał w tej trzynastce, tylko nie apostołów, swojego stryjka, tak? Ale stworzył to, no. I też trzeba brać pod uwagę, czy to był stan poważny. Bardzo poważnie. Przyjeżdżały dziewczyny do mnie, do mojej, no powiedzmy, że bursy, i miały łzy w oczach. Jedna do mnie mówi: panie Ryśku, Rosjanie wkroczyli do Polski czołgami. Oni przeszli granicę. Taka jest prawda. Taka jest prawda i to jest fakt, że pan w ciemnych okularach zadzwonił do tych wyższych i oni odciągnęli ich. To jest prawda. A kiedyś wam też opowiem, bo boję się o tego YouTube'a. O, coś on. No nie mogę, bo jest rejestracja. Taka jest rzeczywistość. Tak to wygląda. Także tutaj, bo bardzo często na wykładach mieliśmy, że ten pan w okularach wywalczył to, tamto. Nie, bał się o własny kręgosłup. Zresztą był już w swoim wieku. To nie jest tak, że robi się coś, co jest... Także tak to wygląda. Słuchajcie, trzymajcie się. Musicie myśleć. Bardzo dziękuję za to myślenie. Bardzo dziękuję za te piórka. Bardzo dziękuję w ogóle za wiele rzeczy, bo te osiągnięcia YouTube'owskie są słabe. Ja wiem o tym, bo tyną innych znajomych czy kolegów też. I wcale się o to nie martwię, bo to nie chodzi o to, bo kiedy offsetka powstanie, kiedy będzie na żywo, to zupełnie inaczej. No, oni mogą sobie mnie wycinać, ale ja będę wielu, nawet nie wiem, czy nie będę na tym, nie wiem, czy dobrze mówię, baju, czy jakoś tam, nie wiem, zobaczymy, może tam będziemy w ogóle, tam stamtąd zaczniemy nadawać. Na pewno dążę do tego, jeżeli jesteście na TikToku, to znajdźcie mnie, dlatego że TikTok ma swoje tam jakieś inne działania, także ja nie wiem, czy nie będę w ogóle na TikToku, przez TikToka działał. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ponieważ dlaczego? To się zmienia wszystko jak w kalejdoskopie. A teraz po tej ewolucji, która będzie, którą my też jesteśmy jednym z organów tej ewolucji, bo to trzeba przyznać, że to my będziemy też w tej chwili podejmować decyzje, ale w tym wielkim kraju jest robiona ta ewolucja i jeżeli ta ewolucja będzie tak sprowadzona, to trzeba przyznać, że pani ambasador, która była tego kraju, tutaj u nas jest, mieszka sobie w Poznaniu. Podejrzewam, że lada moment wróci i czy będzie dwu, czy trój, nie wiem, ale będzie. I jak to będzie wyglądać? Nie chcę prorokować, bo to nie ma sensu. Dlaczego? To się zmienia, bo ktoś powie, a to jakim pan jest astrologiem? Łatwo jest prorokować na 200 lat.
bo nikt tego nie zapamięta, albo łatwo jest zostawić na kartkach, czy napisać jakąś książkę, czy stworzyć jakiś almanach i pozostawić. Ale żeby zrobić z dnia na dzień, to jest bardzo trudne. Z godziny na godzinę jest prosto. To, co powiedział pan z Białorusi, że on już doszedł do tego, że na 15 minut wcześniej wie. Tylko na 15 minut. Czyli ten instytut jego, który powstał na Białorusi, on tylko pracuje na 15 minutach. Więc to jest na 15 minut wcześniej on może zaprogramować. Naprawdę astrologia z tym nie ma problemów. My możemy zaprogramować nawet na tydzień. I jeżeli o przeszłość, jest bardzo łatwo rozpoznać, ale przyszłość zawsze ma te trzy pary drzwi. I jeżeli jesteśmy doradcami tej osoby, to dużo łatwiej mnie jest z tą osobą codziennie nawet rozmawiać, czy przeprowadzać przez jakieś problemy, kiedy jestem na bieżąco, niż prorokować je na przykład na miesiąc po, ponieważ bardzo często osoba postępuje w bardzo prosty sposób. Astrolog tak powiedział, to ja tak nie zrobię. Kropka. My wiemy, jak ona postąpi, więc bardzo często robi się taką rzecz, że się mówi przeciwnie, ale jeżeli ta osoba w tym momencie pójdzie w tą przeciwność, bo na przykład ktoś powie, a co ci szkodzi zrobić tak, jak ten astrolog powiedział, no to wtedy mamy kłopot. Czy tak źle i tak źle, więc dlaczego tak jest? Ta dłada samca, której używam, to są czasami 2 minuty, a czasami minuta zła podana w godzinie urodzenia. Dlaczego? Dlatego, że planeta się przesuwa od panny do wagi, albo od wagi do skorpiona. Tu czy tu jest. To może być księżyc, to może być słońce, to może być każda planeta, nawet ascendent. I w tym momencie mamy problem, który jest problemem nie do rozwiązania. Czyli trzeba tym mieczem przeciąć i to są katusze każdego z nas, każdego, kto zna astrologię, ustalić dokładnie kosmogram. I to jest klucz tego wszystkiego, bo jeżeli to znamy, to nie ma problemu. To tutaj automatycznie robimy, ale też musimy przede wszystkim nauczyć osobę świadomości swojego wygrania z tym losem, życiem, pragnieniami, tak to byśmy mogli nazwać, a właściwie najważniejszą rzeczą ze swoim ja walka. To jest podstawa, bo jeżeli teraz zrobimy to swoje ja w tym eposie zwycięstwa, no to zwyciężymy. Także życzę wszystkim Państwu nieprzegranej walki z samym sobą, bo to jest walka z samym sobą. A ci, którzy, no cóż, kiedyś pokolenia zmieniły świadomość i dzisiaj mają problem, zawsze konwersję można zrobić i zawsze w tej konwersji można wygrać. I jeżeli się wygra tą konwersję, to zapraszamy. Oto mamy Stwórcę i po to mamy Boga. Do zobaczenia.